Tańczyłam przy Operetce Wrocławskiej w balecie, ale to nie balet był jakby tą pasją moją, bo później interesowałam się teatrem i poprzez teatr poznałam taniec buto, który jakby bardzo mnie zainspirował, zafascynował. Nie tyle co estetyka mnie zafascynowała, co sposób podejścia do ciała. Później brałam udział w lekcjach Alternatywnej Akademii Tańca w Poznaniu przy Art Station Foundation i to jakby zmieniło też moje postrzeganie tańca, traktowania ruchu, performance'u. Uczyłam się w Artystycznej Alternatywie w Krakowie, gdzie otrzymałam dyplom choreografa. Poznałam wiele metod, mogłam właśnie chłonąć wiele sposobów postrzegania ruchu i samodzielnie dokonywać wyboru, badać później to, co wybrałam, pracować nad tym. Myślę, że bardzo zindywidualizowałam mój ruch. Dla mnie najważniejsza jest obserwacja rzeczywistości i też tego, co się wewnątrz mnie dzieje. Buduję konkretny schemat działań przed rozpoczęciem. To wszystko zależy indywidualnie od tego, co się zaczyna tworzyć we mnie na samym początku. Line. Ważne dla mnie są linie życia, wszystko co kojarzy się z liniami, to byłby sposób, perspektywa, którą przyjęłam i chciałam przekazać to, co widziałam poprzez właśnie tą perspektywę, czyli tych linii, poprzez, że pojawiają one się w kontakcie z drugim człowiekiem, pojawiają się one w ciele, pojawiają się zupełnie na zewnątrz w przestrzeni i mają wpływ na nasz ruch, na nasze decyzje. Zbudowałam ten spektakl w ten sposób, że jest to zbudowane w konkretnym schemacie. Nazwałabym go wychoreografowaną improwizacją. Świadomie nie ma żadnego opisu ten projekt, taka była moja decyzja i bazuję głównie na kontakcie z widzem, na kontakcie z publicznością i chciałabym, żeby coś jakby wyszło, co odczuwa w związku z tym. Przewrotnie nazywa się Dnej i jest o tańcu, o ruchu.